z tych, który miał szczęście stać w tym tłumie i wywartować. I zdaje mi się, że to było wczoraj, że nie minęło 20 lat. A później takie same wywartujące tłumy spotkały Ojca Świętego przed gmachem pięknej Ordy Lwowskiej. Ojciec Święty, który błogosławił szczególny utwór napisany z okazji jego wizyty na Ukrainie. Pobłogosławił światową prapremierę opery Mojżesz. Niektórzy mieli to szczęście, żeby podejść do Pana Boga, uścisnąć dłoń Ojca Świętego. Tutaj wprawdzie panią konsul generalną Elizę Zunkiewicz, ale sama chciałam osobiście być tutaj na tym wydarzeniu, właśnie w tej katedrze. Wszystkie wydarzenia muzyczne brzmią tutaj niesamowicie pięknie. Wiemy o tym, wszyscy wiemy o tym, że pontyfikat Jana Pawła II był swoistą podróżą. Przyszło nam organizować tak niezwykłe wydarzenie, którego celem jest upamiętnienie, przypomnienie, nawiązanie do pieczęci Jana Pawła II. Robimy to z wielką radością i mam nadzieję, że... Dziękuję przede wszystkim za ten koncert tutaj na ręce pana prezesa Pawła, bo jest to podkreślenie ważności, rangi tej pielgrzymki Jana Pawła II do naszego miasta. Thank you.
Господь.